Kto by się spodziewać mógł, że będziesz wtedy tam. Lubelska Formacja Artystyczna wita Państwa i dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z zespołem Classic Street. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. I dobry wieczór. I dobry wieczór. I proszę się przedstawić, czym się zajmujecie, kto na czym gra i tak dalej. Ja nazywam się Jakub Zeisner, używam ksywy Bukaj muzycznie. Piszę teksty, komponuję, śpiewam w różnych formacjach, a w Classic Street tylko śpiewam i korzystamy z Jackiem, który się zaraz przedstawi również. Póki co z moich piosenek. Jacku, proszę. Nazywam się Jacek Srybniak. W Classic Street gram na klawiszach. Utwory autorskie wyjątkowego artysty Jakuba Zeisnera. Świetnie. To jeszcze bym poprosiła, skąd się wzięła wasza nazwa? To ja zacznę teraz. Tak by wypadało. Nazwa przyszła z ulicy. Pewnego dnia siedziałem sobie w ogródku i usłyszałem piękne dźwięki, usłyszałem piękny głos. Akurat spożywałem piękne piwo i byłem w bardzo dobrym humorze po jakimś ze swoich koncertów z innych formacji. Usłyszałem i zrozumiałem, że trzeba zagadać. Zagadałem i tak powstał Classic Street. Prawie też tak było. No tak, Jacek mnie wyrwał z ulicy, bo na ulicy grywam. Tak jak większość moich przygód muzycznych, zaczynają się na ulicy. Więc no tak, zagadał, zatrzymał się, zostawił mi wizytówkę. Teraz to już mi jak romantycznie nawet, tak, nie? Zostawił mi wizytówkę. Jak to się stało, nie wiem do dziś. Tak, i co? No i zaczęliśmy próby. Na początku to zaczęło się od składu, od wiru. Tak. Zagraliśmy jeden koncert. Jestem również muzykiem grupy Wir, która trudni się tym, że gra koncerty, ćwiczy przede wszystkim muzykę Tadeusza Nalepy. I tam zaprosiłem również Jakuba, który zaśpiewał kilka songów tego wielkiego muzyka. I to był początek, a potem zrobiliśmy piosenki Jakuba. No i potem powstała nazwa, to tak już przejdę do nazwy. To jest autor. Lubię wymyślać nazwy, więc to ja będę gadał. Classic Street, no proste to jest. Jacek jest muzykiem klasycznym, ja jestem z ulicy, a że wolę mówić na to, co robię, że idę na streeta. Nie jestem muzykiem klasycznym, jestem muzykiem. Znaczy tak, tak, tak. No ale masz to wykształcenie, którego mi zdecydowanie brakuje. I tak na spacerze z pieskiem wymyślałem różne nazwy i to mi tak się spodobało. Na szczęście Jackowi też, więc Classic Street jest właśnie połączeniem tych dwóch sfer. Świetnie. A czy moglibyście opowiedzieć, że poznaliście się chyba w Lublinie, tak? Z tego, co rozumiem. Jak długo funkcjonujecie i w ogóle w jakim stylu gracie? Tak, poznaliśmy się w Lublinie, dokładnie tutaj, na ulicy Grodzkiej, także parę metrów stąd. Jak długo współpracujemy? Myślę, że to jest około roku, natomiast gatunki muzyczne z przerwami, nie, właściwie dość regularnie. Chodzi o to, że gramy muzykę Jakuba, czyli muzykę, która opiera się przede wszystkim na takim rycie reggowo-bluesowym. To jest w największym skrócie opis tego, co tworzy Jakub, a ja mam szczęście grać jego muzykę i tak ją określam. Myślę, że Jakub nie ma nic przeciwko temu. Jak powiedziałeś na rycie, to myślałem, że na rycie bani będzie, czy coś w ten deseń. A to już ty powiedziałeś. No tak, tak, tak. Macie super klimat z tego, co widzę. I jeszcze bym chciała się dowiedzieć, a czym w końcu się inspirujecie w takim razie? Wasza muzyka jest inspirowana czymś, czy po prostu szukacie same swoich dźwięków? Oczywiście. To nie jest wielka filozofia. Łączy nas radość muzykowania, to jest po pierwsze. Nie chcę wielkich używać słów miłość czy coś, no po prostu uwielbiamy reggae, uwielbiamy bluesa, uwielbiamy swing, uwielbiamy również beginkę. Ostatnio, tyle, prawda? Tak, no tak, no bo ja jestem ten klasyk. Ten klasyk. To sprawia nam radość i to jest podstawowy motor naszych działań. Nic dodać, nic dodać.
zaczynać. Ale mi się wydaje, że jednak skąd to się wzięło? Na przykład macie jakichś wielkich wykonawców, którymi się inspirujecie, czy raczej nie? Ja muszę powiedzieć, bo no tak jak już się chwaliłem, Jacek też chwalił się mną, że się to chwaliłem? Są... Że mną się chwaliłeś. Nie, no nie wiem, już nie pamiętam. Jest późno. Że no to ja te piosenki napisałem, no i gram je na gitarze w troszkę innych formach niż gramy je wspólnie. No to jest wynik wszystkiego, czego słuchałem, czego lubiłem, więc mogę podawać konkretne zespoły, takie jak Indios Bravos, jak Jam, jak... Boże, nie wiem teraz nawet. No, muzyka z różnych Bob sfer. Marley. No tak, ale bardziej polska muzyka. Bardziej polska muzyka. Jeśli chodzi o reggae, to właśnie Indios Bravos. Był taki zespół polski. Ja słuchałem muzyki różnistej. Dabu, no dub też. Ale też i rock, właśnie punk, jak Klaus Mittwoch na przykład. Też muzyka z takiej trochę poezji śpiewanej w stylu Grzegorza Turnała. Czy Sojki, czy Grechuty, Republiki dużo słuchałem. No i gdzieś to wszystko w takiej syntezie się pojawia. Mam też piosenkę w stylu Bułata Okudżawy, więc ta rozpiętość jest dość duża, ale myślę, że jakąś klamrą się to spina w wspólności. Pomogę mojemu przyjacielowi Jakubowi. Muzyka jest sztuką zapożyczeń, droga pani, drodzy państwo. Nigdy się nie wstydziłem, że jestem podobny do swojego ojca. Więc jeżeli mówię, że słucham takiej czy innej grupy, takich czy innych artystów, to oczywiście ma wpływ na twórczość Jakuba, czy moją, która jest poza Classic Street. Ale to jest zawsze oczywiście jakieś tam zapożyczenie, ponieważ nie jesteśmy bezludnymi wyspami. Tworzymy dlatego, że sprawia nam to radość i potrzebujemy tego tworzenia. Jeżeli to się podoba również ludziom i publiczności, to jest znakomicie. A jak jeszcze to przynosi dochody, to już w ogóle jesteśmy szczęśliwi. Słyszy za to bez przerwy, jaki jest mądry i ładny. A skoro ty piszesz teksty, tak, to mógłbyś nam opowiedzieć parę słów, o czym są twoje teksty? Różne, no bo to też wynika, znaczy no to są jakieś etapy w moim życiu. Ale często piszę, na pewno piszę pod wpływem silnych emocji, wydarzeń. Często jak jestem na coś bardzo zły albo czymś załamany, czyli w takich negatywnych emocjach. Choć wydaje mi się, że w tych tekstach zawsze przebija jakaś nadzieja, jakieś światło. No w skrócie to chyba tak, bo nie podejmuję się za bardzo jakichś tematów społecznych, chociaż, no, nie wiem, czasami trochę psychologizuję, filozofuję, bo jestem filozofem z wykształcenia. Złośliwy też potrafisz być. Tak. No, to jest akurat znakomita cecha. I co? No tak, chyba i wystarczy, aż, bo zaraz powiem coś, co nie będzie miało sensu. O ile już tego nie zrobiłem. Nie, wszystko w porządku. Dobrze. Tak, to się wytnie. Więc no co mogę dodać jeszcze? Na początku to były teksty takie bardziej dyktowane tym, że byłem zainspirowany jakąś ideologią, nie wiem, rastafarianizmem czy buddyzmem później. Ale najbardziej lubię te teksty, które już wychodziły ode mnie bezpośrednio, gdzie już te ideologie przeze mnie przesiąknęły i są już takie bardziej no, z mojego życia wzięte, gdzie no, miał jakiś wpływ realny na moje życie i różne wydarzenia, oczywiście zewnętrzne, takie nie, zazwyczaj nie, na które nie miałem wpływu, tak jak mówię, takie trudne rzeczy i takie no, też grzebanie we własnej psychice, w problemach, które tam ciągle są. Gdybym miał drugą szansę, może zrobiłbym tak samo, nic nie zmieni się. Rozumiem, bardzo mi się podoba. A powiedzcie mi, czy wy działacie tylko na terenie Lubelszczyzny, czy gdzieś wyjeżdżacie? Tak, teraz. Proszę pani, proszę państwa, bardzo byśmy chcieli zagrać nawet na Syberii i na całym świecie. To nie, z naszej strony nie ma żadnego problemu. Problem polega na tym, że jesteśmy bardzo młodym zespołem, który... No znów ci zabrałem coś przez rok. I oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje i na pewno je rozważymy. No tak w skrócie, po prostu mało na razie graliśmy, bo... Ile to trwa?
No tak, tak naprawdę koncert tutaj to był nasz pierwszy taki konkretny koncert i to był nasz też taki deadline, żeby się spiąć i przygotować materiał już tak, no chociaż te 45 minut, tak żeby to było powiedzmy, no tip-top, powiedzmy. To w takim razie gratuluję początku. I moje kolejne pytanie związane jest, z czym jeszcze macie styczność na co dzień? Czyli gracie tylko w waszym zespole, czy macie jeszcze inne jakieś zespoły, czy jakieś inne projekty? No już zacznę, zacząłem. No tak, tak. W zasadzie to Classic Street to jest ostatni projekt, który się w moim życiu pojawił. Poza tym są no, 3-4 w porywach do 5, bym powiedział. Także jest tego trochę. I jak najbardziej no, moje życie się wokół muzyki tylko i wyłącznie kręci. Znaczy no, głównie jeśli chodzi o zawód, który sobie wybrałem sam, bo jestem samoukiem, więc tak no, to na tym się opieram. Z tego żyję, grając na ulicy i w tym się rozwijam, rozwijając różne projekty, uczestnicząc, dołączając do różnych składów. Czasami na chwilę, czasami na dłużej. Znaczy zazwyczaj na dłużej, czasami na chwilę. Oczywiście kontynuując moją walkę z anglicyzmami, powiem, że nie jestem w żadnych projektach, tylko jestem w grupach muzycznych. Gram oprócz wcześniej wspomnianej grupy bluesowej, która gra muzykę Tadeusza Nalepy, czyli Wiru, gram w Jaron Trio. Muzykę bardzo, moim zdaniem, fajną, również moją, również autorską. Niedawno zagrałem z Jaron Trio koncert na festiwalu Simcha we Wrocławiu. Poza tym jestem singlem i bardzo mi z tym dobrze. Że solistą w sensie. Okej, świetnie. Względem świata i samego siebie mógłbym nazwać się pustką. Bo przespałem. Czy macie jakieś plany z waszym zespołem, żeby jechać gdzieś? Jakieś kolejne projekty, w których będziecie uczestniczyć? Tak, na pewno, zdecydowanie. Po to to robimy, nie po to, żeby to chować do szuflady, no bo chcemy się przygotowywać po to, żeby pokazywać to ludziom. Więc na pewno teraz jest okres, Jacek miał właśnie Jaron Trio. Przez 2 miesiące nie mieliśmy prób. Ja mam trochę spraw osobistych, też zespołowych, też niedługo nagrywamy z zespołem pod Opolem. Tak czy inaczej, na pewno trzeba nagrać więcej utworów, bo tutaj nagraliśmy 4 na szybko, żeby właśnie móc się dostać na koncert tutaj. I no jest co robić po prostu. Numerów jest więcej zdecydowanie niż utworów, niż to, co jesteśmy w stanie w tym momencie zagrać, a coraz więcej jesteśmy w stanie zagrać. A może także być i moja muzyka? Tak, zdecydowanie, czekam na to. Dzisiaj nawet na próbie, chwilę wcześniej mieliśmy próbę. Tutaj obok porzuciłem Jackowi tekst, do którego sam nie potrafię póki co napisać muzyki i do żadnego projektu jeszcze go nie wrzuciłem. Także może znak taki właśnie, żeby pojawił się tutaj. Także no, będziemy działać, nagrywać, próbować się przebijać. No, tak jest życie, dalej. Życie muzyka. Oczywiście, życie muzyka. Super. A kolejne pytanie brzmi tak. Jak was można znaleźć? Macie jakieś social media albo nie wiem, gdzieś was w inny sposób można znaleźć? No tu jest najbardziej licho. Chodzi o Classic Street, tak, oczywiście. Nie mamy płyty, nie mamy teledysków, nie mamy, tak. Ponieważ jesteśmy zbyt młodzi w sensie stażu tego zespołu, także to jest dopiero przed nami. Gdy nasz repertuar będzie już taki dość duży i będziemy pewni swojego grania, jesteśmy już pewni, ale gdy będzie troszeczkę szerszy, to wtedy się zastanowimy właśnie nad takimi sprawami jak teledysk, jak ewentualne nagrywanie płyt, chociaż trzeba od razu powiedzieć, że nagrywanie płyt i koszta związane z tym i efekt nagrania płyty w dzisiejszych czasach jest dość problematyczny, jeśli chodzi o promocję takich zespołów jak nasz. Tak, a jeśli chodzi o jeszcze social media, no to mamy fanpage na Facebooku, ale prawie tam nic nie robimy póki co. Na początku tylko trochę
I tak niespecjalnie się za to zabieramy. Jest te cztery utwory na YouTubie. Mamy zdjęcie w tle, prawda, na Facebooku. Jest super, też jestem dumny z tego, co wymyśliłem, bo to jest ten, no, jak to się nazywa, zebra. No, przejście no, przez ulicę, więc jest ulica, tak? A jednocześnie to wygląda jak klawisze, na których Jacek gra, więc jestem dumny z tego zdjęcia w tle na naszym Facebooku. I co? I zrobiłem nasze logo w 5 minut w telefonie. No i to jest, no to są nasze social media. Jesteśmy odwrotnością wszelkich mediów. Nie jesteśmy w żadnych portalach, streamingach. Nie nagraliśmy płyty i bardzo jesteśmy z tego póki co dumni. Czy za 2 lata, jak tak będziemy w tym miejscu, to nie będziemy już tak dumni? Nie, jeżeli nagramy i zrobimy kilkanaście songów i piosenek naszych, no to jest wartość sama w sobie. Jacek mówi, że nie lubi angielskiego, ale to od niego się nauczyłem songów, bo bardzo mi się spodobało. Ale song również już jest polskim słowem. Song jak najbardziej, choć od angielskim. No tak. Dokładnie, prawda? Zgadzam się. Dokładnie. No. Exactly. Exactly. Super, to życzę wam powodzenia i mi się wydaje, że jeszcze wszystko przed wami. Ale mam ostatnie pytanie. Czy jednak street, czy jednak klasyczna scena? Tak, mam wrażenie, że pani jednak nie zrozumiała nazwy naszej grupy. Bo to jest taki no, pewien miks, prawda? Classic Street, czyli gramy w stylu, można to powiedzieć, czy reggae, czy blues, ale to tam jest również klasyka. Street, dlatego że to pochodzi od ciebie, od tak. Tam to powstało. Natomiast Classic Street, czyli ta zbitka tych dwóch słów i nazwa naszego zespołu prowadzi do takiego oto wniosku, że będziemy grać nie na street strasze, ale będziemy na tego typu koncertach jak tutaj właśnie. I mamy zamiar to kontynuować. Dzisiaj najważniejszym medium dla nas to jest scena i estrada. Nie streamingowe portale i wrzucanie czegoś po to, żeby w milionie pioseneczek, żeby ktoś nas wyłowił i powiedział, ach, to właśnie, mnie przynajmniej na tym nie zależy. Nie wiem, jak granie na żywo, koncerty. Oczywiście. Kameralne, mniej kameralne, choć oczywiście te kameralne pewnie bardziej pasują do naszego klimatu. Ale tak, no, koncerty. Super, to dziękuję bardzo wywiadu. Dziękuję. I tak, i do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy.